prezentacja kolejnego minibusa w naszej ofercie, tym razem Opel Vivaro, czyli odpowiednik Renault Trafic, wersja long, oczywiście 9-osobowy, wersja wydłużana, tutaj 2007 rok, auto z benzynowym silnikiem, niezawodnym, 117-konnym, dwulitrowym, silnik bardzo prosty w konstrukcji, wtrysk zwykły, pośredni, nadający się do LPG. Te samochody były dostępne z silnikami benzynowymi właśnie na Skandynawie, tutaj auto sprowadzone ze Szwecji. Egzemplarz w bardzo fajnym stanie, tutaj mamy cały samochód w oryginalnym lakierze, żaden element nie był powtórnie lakierowany. Jest bardzo obszerna historia serwisowa do tego samochodu, naprawdę grubo był serwisowany, nikt tutaj nie żałował. Samochód odkupiliśmy od osoby prywatnej, ale auto wcześniej było użytkowane w instytucji państwowej w Szwecji. Także w związku też z tym, mówię, serwisy są naprawdę, są faktury na grube, grube pieniądze, tak, na ten samochód. Także tu wszystko było na bieżąco robione. Tak jak widzicie, jest to odpowiednik Trafika, Opel Vivaro. To jest ten sam tak naprawdę model samochodu, różni się tylko znaczkiem. Wersja long, czyli wydłużana. Dodatkowo jeszcze fajna opcja, bo z tyłu mamy drzwi typu skrzydełka. Przechodzimy do bagażnika. Duża zaleta właśnie tego egzemplarza, że mamy drzwi otwierane jak skrzydełka, tak tutaj macie pokazane. Można jeszcze dodatkowo je jeszcze szerzej rozłożyć, wtedy można coś zapakować nawet wózkiem widłowym do tego samochodu. Jak widzicie, wersja long, mamy 9 osób, ale bagażnik naprawdę obszerny. Dodatkowo mamy drugi komplet kół, felgi stalowe plus opony zimowe z kolcami. Felgi mocno już zużyte, także raczej nadają się do piaskowania, do odnowienia. Tutaj tak jak widzicie, jak na samochód tego typu używany do różnych celów. Tutaj akurat samochód jest naprawdę mega zadbany. Zobaczcie sobie na plastiki tutaj na nadkola. Wszystko wygląda naprawdę w stanie idealnym. Wręcz tak jakby nie było użytkowane. No jest na pewno auto zniszczone. Tutaj mamy ogromne drzwi. Fajnie, że auto ma szyby przyciemnione. Taki odcień żółtego, te szyby od wewnątrz. Jak widzicie, jest to wersja osobowa, ale bez nawiewu w dachu. Mamy wypuszczone głośniki, mamy nawiew, ale tylko powietrza ciepłego. Samochód oczywiście ma klimatyzację, ale jednostrefową, tylko na przód. Fotele są delikatnie przybrudzone, samochód jeszcze nie był na praniu. Niestety są tak odległe terminy, że postanowiliśmy auto wystawić tak. Ewentualnie udzielimy rabatu na pranie tapicerki, chyba że uda nam się w międzyczasie samochód wyprać. Tutaj tak samo stopnica, możecie sobie zobaczyć, naprawdę to wszystko wygląda w idealnym stanie. Praktycznie nie ma się do czego tutaj przyczepić. Przypominam, że to jest samochód naprawdę często używany jako mocno użytkowy dla brygad, nie wiem, robotniczych w różnych celach. Tutaj samochód naprawdę widać, że było dbane o niego i na pewno nie był właśnie, nie był jeżdżony pod jakąś ekipą budowlaną. Dosyć fajna wersja wyposażenia. Mamy klimatyzację, mamy elektryczne szyby, mamy sterowanie radia z kierownicy. A nie powiedziałem, samochód ma bardzo niski przebieg, jak na tego typu auto, bo ma 190 tysięcy. To jest wszystko oczywiście udokumentowane, potwierdzone. Dodatkową zaletą tego auta z tym silnikiem jest to, że samochód jest wyposażony w 6-biegową skrzynię manualną. Naprawdę 6 bieg tutaj bardzo poprawia ekonomikę tego samochodu. Także tutaj naprawdę, jeżeli ktoś szuka samochodu 9-osobowego, który można zagazować, to jest naprawdę nieliczna propozycja. I jeszcze mówię, skrzynia 6-biegowa, manualna, bardzo fajna sprawa. Auto ma 117 koni, ale zupełnie normalnie się tym autem jeździ, nie jest jakieś ociężałe, także co tutaj jeszcze z dodatkowego wyposażenia mamy? Mamy podgrzewany fotel kierowcy i podgrzewaną kanapę. Tutaj jest dodatkowo dołożony przycisk do podgrzewania właśnie prawej kanapy dwuosobowej. Tak się prezentuje, mówię, tutaj wnętrze. Przechodzimy do dokumentacji samochodu. Tutaj pokażę też kolejną stopnicę. To wszystko naprawdę nie jest zniszczone, nie podrapane. Naprawdę samochód jest mega zadbany. Jeżeli chodzi o dokumentację, mamy książkę serwisową, mamy komplet 3 kluczy oryginalnych. No i mamy szereg faktur. Książka serwisowa. Ostatni serwis był przed sprzedażą 28 sierpnia 2020 roku. Przy 190 tysiącach, teraz jest 190 bodajże 1. No i tam książka jest prowadzona jako tako, ale jest za to prowadzona dokumentacja fakturowa. I tutaj macie w latach, ile zostało na samochód wydane. I łączna kwota tutaj 58 tysięcy koron. Czyli naprawdę bardzo grubo, że tak powiem, od 2012 roku macie podsumowanie faktur. No to jest po prostu wykres, podsumowanie faktur z księgowości szwedzkiej. Szwed poprosił, żeby zrobili takie
zapisy, ile danego roku, że tak powiem, na samochód zostało wydane. No i macie każdą fakturę. Tutaj macie numer VIN samochodu, jaki przebieg był samochodu. To jest ostatnia faktura. Był wymieniany alternator, z tego co widzę. Komplet olei, filtrów. No mówię, tego jest bardzo dużo. To są naprawdę faktury nie... praktycznie nie poniżej 2-3 tysięcy koron, to nie ma żadnej faktury. Tutaj mamy jakąś fakturę na prawie 9 tysięcy koron. Rozrząd w tym samochodzie był wymieniany w 2016 roku. I tutaj wymieniamy co 90 tysięcy. Przebieg samochodu w 2016 roku było coś koło 140 tysięcy bodajże, jeżeli się nie mylę. Ale to mówię, wszystko do zweryfikowania już na miejscu. Także jak widzicie, naprawdę fajnie skonstruowana tutaj dokumentacja do samochodu. Jeżeli ktoś lubi, mówię, papierologię, tutaj mamy właśnie z 16 roku, z maja, tak jak widzicie, zestaw z rozrządu z pompą wody. Jaki miał samochód przebieg, akurat tutaj nie jest wpisane. Ale mówię, tam jest to do zweryfikowania, bo oczywiście po numerach rejestracyjnych możemy sobie sprawdzić w 16 roku, jaki samochód miał przebieg. Tak się prezentuje, mówię, Vivaro. Jeszcze pokażę, mówię, opony, bo opony letnie też są w super stanie. Oczywiście cetki, czyli te wzmacniane. Opony z 2016 roku, bieżnik około 6-7 mm, także nie dużo mniej jak nowe opony. Felgi nie są skorodowane, ogólnie samochód nie ma dużo jakichś zadrapań, zarysowań. Wiadomo, coś tam gdzieś tam się znajdzie, bo to nie jest, mówię, samochód nowy. Na masce jakieś tam odpryski mamy niewielkie, może zrobię zbliżenie, ale nie jest tego dużo. Mówię, zaletą tego samochodu na pewno jest silnik dwulitrowa benzyna, bardzo prosty, bardzo tani w eksploatacji. Ktoś może powiedzieć, że tutaj jest bardzo dużo na auto wydane. Nie zapominajmy, że samochód jeździł w instytucji państwowej, więc tam po prostu jak mechanik wystawił fakturę, to instytucja musiała zapłacić, tak? Więc ja bym nie podchodził do tego tak, że utrzymanie tego samochodu wyniosło dużo, tylko po prostu ktoś robił coś ponad normę, tak, w tym aucie. Czyli wszystko było wymieniane na czas, tak? Mówię, dwulitrowa benzyna, 117 koni, zwykła, prosta, nadająca się do LPG. Tutaj skrzynia manualna sześciobiegowa, bardzo fajna sprawa. Także mówię, jeżeli chodzi o cenę, ten samochód będzie wystawiany w granicach 31 tysięcy na gotowo, już po opłatach. Tu nie zapominajmy, że to jest wersja osobowa, czyli normalnie płacimy za ten samochód akcyzę. A 31 to już będzie cena na gotowo, po wszystkich opłatach. Samochód gotowy do rejestracji. Lecimy zobaczyć Vivaro od spodu. Myślę, że będzie wyglądało całkiem nieźle, tak jak i na zewnątrz. Także wsiadamy i lecimy na stację. Zobaczymy Vivaro od spodu. Tak się prezentuje. Ten silnik lubi podciekać, szczególnie z rozrządu, ale nie widać tu jakichś większych problemów z wyciekami. Tutaj mamy jakąś korozję większą. Co to jest? A, to jest osłona. To jest osłona tak naprawdę, także nic groźnego, osłona przewodów metalowa. Można sobie tą osłonę zdemontować, ewentualnie zamienić na jakąś plastikową. No, mamy korozję na kole zapasowym, co jest bardzo uciążliwe w samochodach tego typu, że koło zapasowe jest właśnie pod podłogą. Mocno koroduje i życzę każdemu, aby nie było tak naprawdę zdarzenia, że będziemy mieli do wymiany koło, bo bardzo ciężko takie koło opuścić, szczególnie w trasie, jeszcze jak deszcz pada. Mamy korozję tutaj, mamy korozję na sankach, to jest do oczyszczenia, do zabezpieczenia. Już delikatnie są skorodowane tylne amortyzatory, znaczy obudowy. Wydech w bardzo ładnym stanie. Tutaj też jakaś jest korozja już powierzchowna, także no jest tutaj na pewno podwozie do oczyszczenia, do zabezpieczenia, bo tutaj jak jeżeli zostanie u nas soli, to poleci bardzo szybko. Tak to się prezentuje. Tu mamy taką osłonę, widzicie, to jest osłona, to jest do zdjęcia tak naprawdę, to nie jest tutaj na tą chwilę potrzebne. Tak to wygląda. Najważniejsze, że nie mamy wycieków. Także tak się prezentuje Vivaro od spodu. Zapraszamy do subskrypcji naszego kanału. Chcecie być na bieżąco, to najlepiej obserwować nas na Facebooku. Tam wrzucamy najświeższe zakupy, tak zwaną przedsprzedaż. Ostatnio samochody u nas się sprzedają tak naprawdę przed wystawieniem, także warto nas śledzić też na Facebooku. To tyle. Vivaro pokazane od spodu. Także pozdrawiam i do następnego razu.